Za niemiecki patron. Niemcy natychmiast się wycofują. Nie podejmują walki z Polakami. Odpowiedni meldunek trafi do niemieckiego dowódcy, który przypuści szturm na rynek. Polacy przygotowują się do obrony. Ciężki karabin maszynowy, budka, która ma stanowić osłonę i właściwie płyty krawężnikowe, które mają chronić polskich żołnierzy. Może któryś się schowa za drzewem, ale tam są jeszcze cywile. Cywile, którzy myślą, że znaleźli schronienie za plecami żołnierzy. Ale to była okrutna wojna. Niemcy przypuszczają drugi atak na rynek. W nierównej walce giną polscy żołnierze. Niemcy wkraczają do miasta. Rozpoczynają się czarne dni hitlerowskiej okupacji. Żołnierze niemieccy sprawdzają, czy któryś z żołnierzy żyje. Niektórzy dobijają rannych. Nie bój się! Nie bój się! Wzięty do niewoli podchorąży nie wie, jaki go czeka los. W najlepszym układzie może to być... W najlepszym układzie mogę to być ofla. Z grupy żołnierzy, która wkroczyła do miasteczka, zostało tylko dwóch ciężko rannych polskich żołnierzy. I przestraszona grupa cywili, którzy wycofywali się przed nadciągającym Wehrmachtem. Jaki będzie los tych żołnierzy? Ja. Teraz Batman przyleci i urobi. Proszę Państwa, mówiło się wiele o zbrodniach Niemców na jeńcach. W większości wymienianych materiałów było SS. Ale proszę Państwa, są dokumenty, które wskazują, że zbrodni na jeńcach dokonali również żołnierze Wehrmachtu. Tak. Tak. Niemiecki oficer sięga do torby raportowej. Musi przypomnieć sobie, jakie ma rozkazy. Co ma zrobić z jeńcami? Nie ma takiej możliwości, żeby ich odstawić do najbliższego obozu. Wtedy obozów niemieckich nie było, to był wrzesień 39. Wtedy Niemcy szli Blitzkrieg, wielka błyskawiczna wojna. A więc
albo przekazani zostaną w ręce gestapo, co było wbrew konwencji genewskiej, bo nie wolno było żołnierzy przekazywać w ręce policji politycznej, albo zrobią to, co zrobili. Pozbywają się świadków. I to jest ta zbrodnia na jeńcach wojennych. Zbrodnia Wehrmachtu. Przesympatyczny podchorąży osuwa się martwy od kuli niemieckiego żołnierza. Teraz triumfują Niemcy. Próbują kpić z polskich żołnierzy, którzy zginęli w nierównej walce. Cywile próbują reanimować żołnierza. Próbują przywrócić mu życie. Niemcy zrobili swoje. Zajęli miasteczko. Opuszczają je, a w ich miejsce wjeżdżają inne pododdziały. Czarne mundury. Geheimsteinspolizei. Rozpoczyna się czarna, prawie że dekada, bo 6 lat okupacja Polski. Proszę Państwa, wystąpili dla Państwa z okazji Dni Pleszewa. Wystąpiły grupy rekonstrukcyjne. Oli, Oli, Oli!